piątek, 20 października, w auli Collegium Polonicum w Słubicach seniorzy z Dziennego Domu Senior Plus w Słubicach, Domu Dziennego Pobytu Zielona Przystań w Cybince oraz seniorzy skupieni wokół Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum bawili się na balu seniora. Mamy dzisiaj bardzo ładną uroczystość, akurat 20 października wypada Europejski Dzień Seniora, więc chcieliśmy ten dzień uczcić właśnie organizując taki bal, ale ten bal był częścią większego projektu, który realizowaliśmy w październiku. Jesień seniora nie może być nudna. Napisaliśmy ten projekt jako stowarzyszenie wsparcie działające przy naszym Dziennym Domu Senior Plus i właśnie w ramach tego projektu odbywały się różne warsztaty, spotkania, spotkanie z poetką, warsztaty dietetyczne, warsztaty artystyczne i właśnie zwieńczeniem całego projektu jest dzisiejszy bal seniora. Dzisiaj obchodzimy międzynarodowy, tak zwany Europejski Dzień Seniora, więc jest okazja spotkać się z naszymi seniorami, podziękować im za współpracę, która między nami istnieje. Oni mogą pokazać swoje doświadczenia, jakie zdobyli w naszym klubie seniora, w naszym klubie Zielona Przystań w Cybince, więc mam nadzieję, że to będzie fajna integracja, a ja osobiście chciałbym wszystkim seniorom życzyć dużo zdrowia, radości i ten okres jesieni życia to jest taki okres, w którym seniorzy wykorzystują już do własnych potrzeb. Wychowali już dzieci, wychowali wnuki, dzisiaj mogą realizować się, spełniać swoje marzenia. Także życzę im dużo, dużo zdrowia, radości i uśmiechu. Chcieliśmy z naszymi seniorami po prostu świętować, chcieliśmy razem z nimi pobawić się trochę, wyjść trochę z murów naszego domu seniora i też dlatego jesteśmy tutaj w gościnnych progach Collegium Polonicum. No i mam nadzieję, że czeka nas bardzo fajna zabawa. Bal seniora w Collegium Polonicum był znakomitym wydarzeniem podczas Europejskiego Dnia Seniora.